Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Far Cry 5. W poprzednim pozbyliśmy się Fate, a w tym dotarliśmy do regionu Johna. Już pokazuję wam na mapce, a mianowicie False End. Tak, misja, która pokazała nam się na samym początku i którą powinniśmy ogólnie chyba zrobić na samym początku, nie wiem. Ale myślę, że możemy ją zrobić teraz. Nie wiem, czy oni mnie tu już usłyszeli, chyba nie. Zabezpiecz, zabezpiecz. Zobaczymy, czy ich tu jest dużo, czy nie. Przyleciałam sobie helikopterem. Nie wiem, czy helikopterem nie byłoby łatwiej. Jeżeli nie ma tutaj żadnych niewinnych ludzi, to może z helikoptera, jakbym tak postrzelała, to by było spoko. Ja tu bym weszła na dach. O, odnaleźć. Mam nadzieję, że nie ma tu nikogo. Uhu. Tam mamy snajpera. Aha. Użyj rolki? Aha. O! No pięknie! Co to było? Gdzie oni są? Skąd oni do mnie strzelają? Okej. O-o. Ej, chłopie! Znowu ktoś do mnie tutaj? Dobra. Tutaj. Tam jest jeszcze jeden. Ale się chyba chowa. Okej. Ktoś jeszcze? Chętny? O, udało się! Okej. Bardzo ładny znak. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For I know the plans that I have made for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I don't claim to know God's plans, but I know a good thing when I see it. Getting quite a reputation, deputy. You're the first good thing to happen to this valley in a long time. A little help? Are you trying to break your neck? Seemed like a good idea at the time. Yeah. Thanks. Shit. It's you. Sorry, didn't realize. All you've done, might as well add Mover to the list, huh? I thought that Eden's Gate confiscated all of this. Hell, kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town, it's been through a lot, deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. Pastor and I can only do so much. You could see about lending a hand. Be sure to return the favor. What do you say? Hmm.
Ooh. Barry will get you squared away. When you get the chance, come by the church. I'll be there. No i dobra. Nowi znajomi. Nowe misje. O, już jesteśmy w połowie pierwszej kropki. Znaczy pierwsza kropka to już była, jak tu dotarliśmy. Ale w takim razie, tu jakaś misja główna, także, no powiedz. A może najpierw sobie pozwolę. No to zobaczmy. Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggies showed up looking for trouble, Dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Called it the Widowmaker. And those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit. You really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Show the cult we're not just gonna roll over. And give the folks here something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Food and celebration. Owdawiacz. No, 1000 metrów. Aha, bo mamy w sumie helikopter, jeżeli nie zniknął. Hi, miss. Hi, miss. Ale tam jest jeszcze jedna misja. Wezmę sobie trochę pieniędzy, bo to wiesz. Na szczytny cel. Tu jeszcze zobaczę, co jest ciekawego w sklepie. Siema. Odkryto nowe stanowisko wędkarskie. Okej. Okay. W sumie to ty masz do mnie do pohandlowania, a my mamy 5000. Jak my tu wyglądamy? A, ostatnio kupiliśmy nowy strój. No dobra, to z racji, że kupiliśmy. O, co to? Nie widziałam go wcześniej. A ja się tak zastanawiam cały czas, gdzie jest mój strój z Primala. Ale jeszcze go tu nigdzie nie ma, niestety. Aha. Wyzwól zajazd Lorny nad rzeką. Nad rzeką? To u tej. To dziwne. Dobra, na razie zobaczmy dodatki na ręce. Ola, czego ja nic nie noszę? Żadnych rękawiczek. Zobaczcie, jakie fajne. Może weźmiemy sobie pierścionki. Takie srebrne, o. Pewnie, a co? Na jednej tylko? Na dwóch. O, to jakieś nowe doszły. Ty chyba nie widziałam. Nakrycia głowy jakieś nowe doszły? No bo tak, była mowa, że jak odblokujemy, znaczy jak zabiliśmy Fate, że tam coś niby nowego jest w sklepie, ale ja tak szczerze to chyba nic tutaj nie dojrzałam. Nie wiem w końcu, co jest nowe, a co nie. Dobra. Z broni. Co my tu mamy z broni przede wszystkim? Te ręczne to nie. Pistolety. Mam jeden pistolet. Czy są jakieś lepsze pistolety? Na przykład ten. Ten, a ten. 4-5-8, 5-4-8. No to nasz jest lepszy, bez sensu. Obrażenia. Ten ma obrażenia największe. Ten to w ogóle ma małe. Ten jaki ładny, co? Za 3600, ale ja myślałam nad snajperką, moi drodzy. Uhuhu, to jest snajperka? Karabinek kalibru 308. No, obrażenia i w ogóle tylko szybkostrzelność, no ale snajperka to szybkostrzelność raczej nie jest potrzebna. Tutaj muszę spełnić wolę. No dobra, weźmiemy tą. Oj, przełączyłam. Pokaż, jak ją możemy ulepszyć zamiast tej bazuki. Jaka ładna może być. O. Ja to bym... Aha, magazynek tylko. No ja to przede wszystkim tłumik bym wzięła. Dobra, na razie zostawimy, ale pomalujemy ją, co? Prestiżowe skórki. Podobają mi się, podoba. A tam akurat mi się podoba. Taka złoto-czarna.
Dobra, niech będzie ta snajperka. No taka... Aha, bo ja muszę moich ludzi przywołać. Talenty wydane, nie wiem czy widzieliście, na pewno widzieliście. Biorę ciebie. I biorę ciebie. Przydałoby się też innych wyzwolić. Przesuń się, chłopie. W ogóle ty masz dla mnie misję, pokaż jaką. Can't move very well anymore. Hope he's not in any trouble. I'd feel much better if you looked in on him. Aha, taka sobie o, poboczna misja. Cześć, Kicia, ja z tobą się czuję o wiele lepiej. I'll be there in two shakes. But that I mean I ain't done peeing yet and I'll be there after. Tam mamy misję, ale tu mamy jeszcze fabularną, więc zobaczymy. Czy najpierw będzie track, czy najpierw będzie tutaj jeszcze jedna misja. Może też jakaś ciekawa, bo właśnie, pastor. Chodź, pastor. Nie. Pastor chyba jest zajęty. Wykładaniem. No. Nie As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woodson Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Okej. Okay. Zobaczmy, jak daleko jest to. Też mniej więcej. Ale ja chyba wolę hodowlę świń niż ten samochód. Co u mnie tam jakiś samochód? Mój helikopter. W sumie wątpię. Kicia, nie szalej. Czy my możemy tu przyzwać helikopter? Nie. Ale jest mój tutaj. Ha? I gdzieś tam. Tu jest. No to jest chyba ten mój, co zaparkowałam. A może nie? Teraz zobaczymy. Czy to mój? Z rakietami. Tak, to mój. No i elegancko. Bardzo elegancko. Bo on ma strzelanie bardzo fajne i chyba rakiety z tego, co kojarzę. No chodź, wsiadasz? Nie? No dobra. Znaczy, no dobra, nieważne. Nieważne, kolego. O, jesteś. No dobra. Jak już jesteś, to bądź. To my lecimy do hodowli świń Woodsonów. To tak przy okazji. Tak już się nawinął. Traktor. To coś sobie pole jeszcze w ogóle ogarnia. To taka wojna na świecie. Znaczy może nie na świecie, ale... Do widzenia. Oj. O. To nie było planowane. O, cześć panie. A, Pitchers się zajmuje tam kimś, dobra. No i farma Sunra jest wyzwolona podczas lotu z helikoptera, ale... Ja bym chciała dalej być w moim helikopterze. To było dobre. Chyba nie zdążyli nawet wsparcia wezwać. Tak się zdziwili. Ale farma się przyda, oczywiście jedzonko zdrowe i tak dalej, o. No dobra, ja bym chciała i tak dotrzeć do tej hodowli. O, ona tam jest, dobra. Niech oni sobie tam żyją, my tam później zajdziemy.
porządku. Uratuj członków ruchu oporu. Okej. Okay. Oh shit. Zakładnik żyje, mam nadzieję. Ocal członków ruchu oporu. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Zabezpiecz farmę. Tylko, że ja to widziałam tylko jednego członka. Członka ruchu oporu oczywiście. Panowie! No gdzie oni są? Jeszcze żyjesz? No kurde, z shotgunem to tutaj wiesz. Nic nie widzę. Dobrze, Pitchers. Bo ja nic nie widzę. Chłopie! Trochę niekontrolowany pożar, ale... Zip kubka. Mhm. 400 metrów. Gdzie jest mój helikopter? Gdzieś tam. No uwaga, bo fire właśnie. Idziemy po helikopter. Na górę. I helikopterem... Spójrzmy na misje główne. Nie, to są misje. Zdobądź skóry z niedźwiedzia. No to nie mam, to przy okazji. Dotrzyj do tego i... A gdzie to jest? A nie, to jest chyba u tego. Dobra. Już wiem, to jest u Jacoba. O! Nie pamiętam, żeby tu stał samochód. Bo mój helikopter ma trochę popękane szyby, ale to co? Sharky! Ja po ciebie wrócę. Znaczy, ty chodź na piechotę. On gdzieś tutaj będzie niedaleko w takim razie. 300 metrów. Ja tu widzę ogień, więc to chyba się dobrze nie skończy. Nie wiem, czy tam są wrogowie, czy nie. Ktoś tam coś jara. Czy to jest wejście? Rozproszona trzutka. Uwolni zakładników w dolinie. Aha. O, tu jest. Teraz, czy to są dobrzy? To są chyba dobrzy. Co ty robisz, chłopie? You're that deputy that's been stirring the Peggy's globalist pot. Everything about this cult stinks, and you know I'm right. Saint,
Say it at the same time as me. Go. We are slaves to the government. Good enough. Mind control. That's right, partner. It's been their plan all along. You know it. I know. And you want to know how they're doing it? It's the food. Well, not anymore. You and me are gonna fuck the government. Sideways. Name Zip Kupka. I'll explain on the way. Come on. Fajne masz imię. Ale okej. No to, żebym się wpakowała na podążającą misję. Ale fajny masz zbiorniczek na plecach, tylko to tak trochę niebezpiecznie, wiesz? In. No już in. Tylko government ploy of a scare tactic to pull our attention away from what's really happening. Nope. This place is ground zero for government fuckery. Baby farms, chemtrails, wither manipulation, pesticides, genetically modified this, that, and the other. I did some digging around the stockyard of the place and found barrels full of that brain melting stuff. You know what I'm talking about. Bliss. They're feeding it to the animals and we're eating chemicals of conformity. And what we need to do is destroy the tools that are indoctrinating us. No dobra. Skoro tak twierdzisz. Ja mam już dosyć tej muzyki. That's right, deputy. I'm talking euthanization. It's the only way. Make sure you get them all. Co mamy zrobić? Never ever take a summer job in a stockyard. You go home with boots full of shit and blood and not a lot of cheddar. A to tak jak bracia teraz, nie? Szarki tam z ogniem wojował, czyli ogniem, a nie z ogniem. Ten tutaj ogniem wojuje. There they are, Dip. Oh, sweet little angels. It's for the best. Zabij zwierzęta oszołomione. Okej. Okay. No gdzie ktoś już strzela? No pięknie. Okej. Okay. Wilk! Czekaj, ja się muszę schować. Ej, jak to? O nie, mój friend. Leży. A nie, to moja kicia, to tym bardziej muszę ją uratować. Tym bardziej. Są te zwierzęta. Fajnie, że uciekają. No, niestety. Skóra wilka. Oj. Mamy snajpera, ale mamy jeszcze jedno zwierzę. Ja nie chcę kolegi zastrzelić. Posłanie podkładającego ładunek? A tu już nikogo nie ma. Ja sobie przeszukam mięso. Skóry wilka i tak dalej. Okej, okay. Wysadzamy w powietrze. Też mam takie, bardzo je lubię. Kicia, musimy się... Odsuń się. Chodź, chodź, kicia. Never again. Czekaj, tylko sobie wezmę amunicję. Odbij zakłady.
O. A czym się rzucało? Czy ja krowy też mam zabijać? W sumie to nie wiem. Fajnie, że nie pamiętam, czym się rzucało granaty. Bardzo chętnie bym rzuciła. Pitchers, dobrze. Ała, ała. Ała. Ktoś potrącił mojego. Nie mam apteczek. Wylecz się. Dajcie sobie radę. Wow. Moje serce, biedne krówki. No ale przynajmniej nie będą zatruwać ludzi. Spec od wybuchów. Dostępny. No, to chyba jesteśmy ścigani. Uzbrojony konwój. No ja bardzo chętnie to zniszczę. Helikopterem. Ale na ten odcinek to by było tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie ma chyba nic tutaj do przeszukiwania, co by mogła tutaj ciekawego jeszcze znaleźć. Ewentualnie jakaś... Okej. Okay. O, Pitchers sobie... Pitchers, tak. Pitchers, będzie Pitchers. No dobra, od ciebie weźmiemy misję przy następnej okazji, także ja się z wami żegnam. Bye.